Resort środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Rząd chce walczyć z niską emisją m.in. poprzez program Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego. To promocja wielkiego rządowego programu pana Mateusza Morawieckiego, programu Czyste Powietrze, w którym rząd przeznacza w ciągu 10 lat ponad 103 miliardy złotych na wymianę źródeł ogrzewania starych pieców na nowe, nowoczesne piece, ale także to kwestia związana z finansowaniem ekologicznych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła, jak panele fotowoltaiczne, jak przede wszystkim termomodernizacja, czyli docieplenie budynków po to, żebyśmy żyli w przyjaznym środowisku, żebyśmy zużywali mniej energii w naszych mieszkaniach, w naszych domach. To jest wielki program. Trzeba przypomnieć, że dotąd w historii III Rzeczpospolitej polski rząd nigdy nie przeznaczył tak dużych środków na termomodernizację, na eliminację smogu, bo to zjawisko jest niesłychanie szkodliwe. Jak usłyszeliśmy na konferencji, rocznie około 45 tysięcy Polaków w całej Polsce umiera w związku z chorobami wywołanymi przez smog, głównie na choroby serca. Niedawno Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, w którym nakazał Polsce podjęcie pilnych działań związanych z eliminacją smogu i dbałością o środowisko. Z tego względu zaznaczył, że w latach 2008-2015 praktycznie polski rząd nie zrobił nic w tym zakresie i tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej upomniał Polskę. Obecny rząd pana premiera Morawieckiego wdraża duże programy związane z ochroną środowiska, w tym, tak jak powiedziałem, Czyste Powietrze, ale także Ciepły Dom. To są programy, które podniosą jakość poziomu życia polskich rodzin, polskiego społeczeństwa. W związku z zakończeniem prac nad programem priorytetowym Czyste Powietrze, resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny. Jedno z takich spotkań odbyło się w Starej Kopalni. Spotkanie przeznaczone dla mieszkańców Wałbrzycha. My na tym spotkaniu chcemy zaprezentować założenia rządowego programu Czyste Powietrze, jego warunki, a także pokazać mieszkańcom i wszystkim beneficjentom, jak prawidłowo aplikować o środki, a są to środki dość pokaźne, ponieważ indywidualnie można uzyskać dotacje nawet do około 50 tysięcy złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, wychodząc naprzeciw tym osobom, które nie są posiadaczami domków, a na przykład mieszkają w budownictwie wielorodzinnym czy w kamienicach, Wojewódzki Fundusz dla tych osób przygotował osobny program, który niebawem będzie wdrażany.